Cześć, dzisiaj Wam pokażę, co zakupiłam dla dziecka, dla, mam nadzieję, córy. Jestem 23-24 tydzień, więc ogólnie zakładałam, że nie będę się śpieszyć z zakupami, ponieważ mam jeszcze dużo czasu, ale tak wyszło, że kupiłam kilka rzeczy, a to tylko ze względu na to, że natrafiła się super okazja. Ja jestem typem osoby, która nie lubi wydawać niepotrzebnie pieniędzy, więc zazwyczaj kupuję rzeczy używane z drugiej ręki, które niekoniecznie muszą być gorsze. Często się okazuje, że jest produkt tak jak nowy, więc po co przepłacać? Później zależy jaką rzecz, ale czasami jest tak, że niektóre rzeczy po prostu używamy kilka dni, czy tam 2-3 miesiące i dziecko z tego nam wyrasta i co? No i to wtedy są pieniądze wyrzucone w błoto, bo trzeba bardzo mocno cenę obniżyć, żeby sprzedać ten produkt jako używany. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jakaś rzecz nie jest jakoś bardzo mi potrzebna, w sensie jako nowa, która nie będzie mi służyła przez wiele miesięcy, to raczej stawiam na coś używanego, żeby można było po prostu to sprzedać, nie tracąc na tym dużych pieniędzy lub nawet nie tracąc w ogóle, bo czasami się sprzedaje produkt w tej samej cenie, bo po prostu rzeczy są niezniszczone, a wartość rynkowa jest jaka jest. Dobra, to więc pokażę Wam, co kupiłam fajnego. Jako pierwszą rzecz pokażę Wam łóżeczko. Jest to łóżeczko firmy Chico, Next to Me. Już przy poprzednim dziecku chciałam kupić takie łóżeczko, ale tutaj nie miał nikt na sprzedaż, więc nie udało mi się. Polega to na tym, że to jest łóżeczko, które przestawiamy do łóżka rodzica, żeby dziecko mogło w pierwszych tych miesiącach swojego życia spać po prostu przy rodzicu. Jest ono takie na dwóch nóżkach, mniejsze niż standardowe łóżeczka. Jest materacyk w środku, mięciutki. I na czym ta magia polega tego łóżeczka? Ja muszę odłożyć tutaj kamerę, żeby Wam to zaprezentować. Muszę coś podłożyć, żeby było troszkę wyżej. O! Polega to na tym, że może służyć to nam normalnie jako łóżeczko stojące. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji Next to Me, wyciągamy sobie boki. O, udało się. To powinno jakoś zgrabniejszym ruchem wyglądać. No niestety ja należę do osób, które nie są zgrabne i zawsze z wszystkim muszę się naszarpać, żeby coś otworzyć, przełożyć. Okej, tak to wygląda. Otwiera się to. Otwierają nam się takie wrotka. I tą stroną przykładamy sobie to łóżeczko do naszego łóżka. Przypina się do łóżka i dziecko mamy na wyciągnięcie ręki. Jeżeli ktoś ma łóżko zabudowane, to tutaj są jeszcze takie do złożenia elementy. O, i wtedy przystawiamy do łóżka w ten sposób i to nam się tak tutaj fajnie trzyma. Ok, ma funkcję też kółeczek, więc możemy łóżeczko przestawić w łatwy sposób i oczywiście jest regulacja wysokości. Teraz mamy na rozmiarze 5, jest od 1 do 5, jest na najwyższym poziomie w tym momencie. No i więc tak to wygląda, bardzo fajne, mam nadzieję, że będzie przydatna sprawa. Ok, lecimy dalej. Wy musicie wybaczyć moją zadyszkę, ale ja już tak mam. Wszystko po prostu już mnie uciska w brzuszek i dostaję takie zadyszki.
Ok, tu mamy huśtawkę, też używaną firmy First Price, Fisher Price, przepraszam. Dzieciątko sobie wsadzamy tutaj, takie malutkie, przypinamy pasami. I dziecko ma taki widok od dołu, to jest takie lustereczko. Są jakieś misie. I jak to działa? O, tu włączyłam samą funkcję kręcenia się, gdzie huśtawka już zaczyna się bujać. Jest kilka pozycji do ustawienia i można jeszcze włączyć sobie muzyczkę. Tu się włącza muzyczkę. O. Ściszamy, podgłośniamy. Obudził mi się synek, więc musiałam na chwilę przerwać. Zobaczymy, czy nie będzie przeszkadzać w nagrywaniu. Tak więc tak już szybciej pokażę troszkę. To jest ta huśtawka. Minusem jest to, że jest zasilana na baterię, a nie na prąd. No i ona się huśta w takim trybie, że może się huśtać tak. I tutaj jak przełożymy na bok, huśtawka może się obrócić w drugą stronę i bujać się w ten sposób. Następną fajną rzeczą jest taki leżaczek bujaczek firmy Tinelove. Teraz jest w pozycji leżaczka bujaczka. On się tutaj tak buja, tu ma takie zawieszone zabaweczki, oczywiście grające dla dziecka. Można dziecku zrobić z tego pozycję leżącą. I to jest najfajniejsza funkcja tego, że dziecko po prostu kładziemy takiego maluszka i może sobie tutaj fajnie też spać. Ma tutaj nóżki, które prostujemy i wtedy jest stabilne, nie buja się nam. Tak, tu mój synek właśnie przyszedł demonstrować, jak wygląda ten leżaczek. I w każdej chwili możemy sobie to złożyć z powrotem i jest funkcja siedząca. Bardzo fajna rzecz, mam nadzieję, że się przyda. I jeszcze co tu mam? Kupiłam jeszcze coś takiego. Jest to... jak to się właśnie nazywa? Śpiworek? Można nazwać to śpiworkiem. Chodzi to o to, że dzieciątko zwijamy do takiego śpiworka. Ma rączki w środku tutaj. Nie macha nimi na zewnątrz. Ma taką pozycję bardzo sprzyjającą. Ma to niby zapobiegać kolkom i rozbudzaniu się dziecka, jakiegoś takiego zwanego efektu moro. I jeszcze mam tutaj misia szumisia. Nie miałam tych rzeczy w ogóle przy poprzednich dzieciach, więc zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. Muszę na chwilkę odłożyć kamerę. Jest to taki sobie miś. Tutaj ma magnesiki, jakieś szeleszczące końcóweczki, ale najważniejsza funkcja jest to, że jak się ściśnie go, to nam szumi. I poprzez ściskanie też możemy podgłaśniać i ściszać lub wyłączyć, jak się trafi w dobre miejsce. Oczywiście ja jestem taka super, że nawet nie potrafię wyłączyć szumisia. O, udało się na szczęście. Tak, wyłączyliśmy szumisia. Bardzo fajna maskotka. Zobaczymy, czy zda egzamin. Tak więc właśnie zakupiłam łóżeczko, huśtawkę, leżaczek i te akcesoria drobne. To by było w sumie na tyle z moich zakupów. Reszta będzie raczej później.
Nie będziemy się już śpieszyć z ubrankami. No może, że trafi się znowu jakaś fajna okazja, bo jeszcze trzeba kupić wózek, bo nie mam wersji głębokiej, fotelik. No i jak będę miała coś nowego, to znowu się z Wami podzielę tym, co kupiłam. Okej, to by było na tyle, pa!